iż Ewelina Głowacka została oskarżona o dwa czyny polegające na pomówieniu oskarżyciela prywatnego o takie postępowanie, które może poniżyć go w opinii publicznej. Oskarżyciel prywatny sformułował dwa zarzuty, który wskazał, że został pomówiony przez córkę w przestrzeni publicznej poprzez wykorzystanie sieci internet o to, że wielokrotnie ją gwałcił oraz dopuszczał się wobec niej innych czynności seksualnych. I o ile oczywistym jest, że postawienie go takiego zarzutu, to zarzut, który faktycznie może poniżyć daną osobę w opinii publicznej, bądź narazić ją na utratę zaufania niezbędnego do wykonywania danego zawodu, stanowiska lub rodzaju działalności, to zauważyć należy, że artykuł 213, paragraf 2 kodeksu karnego wskazuje, że nie popełnia przestępstwa określonego w artykule 212, paragraf 1 lub 2 kodeksu karnego, czyli pomówienia dokonanego za pomocą środków masowego komunikowania, ten, kto publicznie podnosi lub rozgłasza zarzut prawdziwy, służący ochronie społecznie uzasadnionego interesu. Jeżeli zarzut dotyczy życia prywatnego lub rodzinnego, to prawdy może być przeprowadzony tylko wtedy, gdy zarzut ma zapobiec niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia człowieka lub demoralizacji małoletniego. W tym zakresie sąd po przeprowadzeniu pełnego postępowania dowodowego, czyli przesłuchaniu szeregu świadków i zapoznaniu się z całością materiału dowodowego, stwierdził, że oskarżona w tej sprawie przeprowadziła skuteczny dowód prawny. Sąd postanowił na podstawie artykułu 367 § 2 KPK wyłączyć jawność przytoczenia powodów wyroku w części, albowiem sprawa była rozpoznawana z wyłączeniem jawności. Państwu dziękuję bardzo. Proszę pani. Niech się okaże najpierw. Niech się okaże najpierw. Wy jesteście rządni sensacji, żerujecie na takich sprawach. Jejku, wiesz co, Justyna, bo ty mi tam widziałaś to, co napisałam, napisał Adam. Adama wpis, no. I ty mi tam napisałaś, matko, tylko wie to coś, on ci coś zrobił? Znaczy, no, nie mogę ogólnie tak mówić, ale no, mało brakowało. Miałam różne propozycje od niego, nie? Ile miałaś lat? Jak gdzieś wychodziłaś na chwilę czy coś, a on zawsze siedział w tym dużym pokoju. To co on ci do ciebie mówił? No proponował mi różne, wiesz, żeby bluzkę ściągnąć, żebym gdzieś z nim pojechała, wiesz. A ile ty miałaś wtedy lat? No i wiesz, no ile ja mogłam mieć, tak jak przychodziłam do ciebie na te studio. 15? Ja cię kręcę. Ja myślałam, że ja jestem u was bezpieczna. Ja tam często, dlatego często tak do was też uciekałam, nie? Zawsze wiedzieli, gdzie mnie znaleźć.
Jejku, matko, co on to, to mówi, że on ci takie propozycje dopiero robił, jak tak? przeczytałam Adama wpis, dopiero mi się wszystko naświetliło, aż mnie zatkało. Jejku, to mówisz, że on nie ci takie propozycje. Nie przypuszczałam, że właśnie Roland może takie coś właśnie tobie robić. No, widzisz, no nie mówiłam nikomu, no. Bo to nie jest, wiesz, coś takiego, żeby mówić komukolwiek, żeby, wiesz, chwalić się takim czymś, nie? Straszne. I on ci kazał bluzkę ściągać? Co jeszcze ci kazał robić? No, chciał mnie, wiesz, wziąć gdzieś do jakiejś pracy, jak wyjeżdżał do zagranicy, bo wiesz, 16 lat, nie, no to już mogę, nie? I tego. A, co przypomnę, to aż mi się skórki dostaje. No to mów. No, też na górę, wiesz, pokoje mi chciał pokazywać, nie, a przecież ja już pokoje znam, bo przecież z tobą tam chodziłam. Szok. No to już, wiesz, domyśliłam się, już widzisz, już dlatego tak później, tak już mniej się pokazywałam u ciebie. No. Czyli ci takie rzeczy. On normalnie do ciebie mówił, ściągnij bluzkę? Takie rzeczy? No, Ja ci to bez podtekstu, bez żadnego wstydu. On, co ty, on nie wstydził się, on do mnie, wiesz, takimi tekstami, nie mówił do ciebie coś na zasadzie, nie wiem, pokaż mi, czy coś takiego? Bo on do mnie tutaj gadał, nie? Nie. Bluzkę ściągnie, masakra. Szok. Ja nie wiedziałam szczerze o tobie. Mówię, dowiedziałam się gdzieś około 2 lata temu, No. że on prawdopodobnie wtedy mi się zaczęło układać wszystkie Krzywdzi się, układy. to jest tragedia, to jest na całe życie. A co on ci zrobił tak naprawdę? Znaczy wiesz, nie musisz mi teraz mówić tam otwarcie, Wiesz, ja czy w ogóle gwałcił, czy on powiem to ci, tak. Do, też. można powiedzieć, pamiętam sytuację, właśnie lekarz powiedział, żebym ja wymazała to. Ale są takie Ale momenty, gdzie za tego szopką, nie takie, że wymażesz. No, nie. tego Że nie ten da się. płacz, ja go widzę. I ja wiesz, ja miałam nadzieję, że on był chory, bo kiedyś było, że on chorował. Ja tego nie No. pamiętam, bo byłam dzieckiem. I że Że po tym coś. wszystkim, że widział, że ja wybuchłam, że on mnie przytuli jak siostrę i porozmawia i powie, że był chory. Jednak nie. Bo on ze mnie zrobił najgorszy. I lekarz powiedział, że taka osoba będzie chciała wybrnąć, a ofiara będzie się dalej męczyć. I winić On siebie. A to już były normalne gwałty. On się nie czaił. dogwałcił cię normalnie. Ja do mamy to płakałam kieszonożą, tak mówię, gdzie byłaś w tym momencie, jak byłaś potrzebna. Mama twoja wie o tym, czy babcia wie? Nie. Nie wiem, weź się. Ewelinka, ja wiem, ja pójdę, ja też, ja ci bardzo współczuję, bo to przeszłam, to musi człowiek właśnie przejść i dopiero rozumie, wiesz, drugą osobę. Ona też była w domu normalnie, a w drugim pokoju? No bo się działo wieczorami, przecież nas było dużo w domu. Nie mogli nie No właśnie, zauważyć tego. no to właśnie jak to? Nie mogli. Siebie wyzwala na mnie jakieś tam winy, bo po prostu to jest niemożliwe i jest kłamstwem. Wiesz co? Najbardziej mnie boli, że nigdy nie piłeś. A po prostu jesteś pedofilem. Wiesz? Ale mi przykro, wiesz, ale tak ty mi w oczy to mówisz, jak mi to Ja przypomina. ci nie mówię w oczy, tylko przez telefon. Jak Nawet możesz? nie potrafisz przyjść w oczy powiedzieć po prostu bez telefonu. Ja bardzo chcę z Tomasz. tobą usiąść, nawet kawę wypić w sobotę. Kawę. Jak? Ja z tobą. To nie są głupoty. Ty wiesz, ty zgwałciłeś mnie i Ewelinę, rozumiesz to w końcu? Przez lata.